To jest kolejny mój projekt zimowy, który zrealizowałem. Ten projekt tym się cechował, że trochę się różnił od poprzednich, a największa trudność była w tym, że spędziłem na zamarzniętych rzekach 50 dni. To jednak dużo. No i kolejne założenie, żeby przez ten czas nie korzystać w ogóle z żadnego ciepła, żeby nie mieć ani ogniska, ani ciepłego jedzenia, ani ciepłego picia, żeby w tych warunkach przetestować właśnie, jak funkcjonuje mój organizm, jak się to zniesie fizycznie, a teraz z perspektywy czasu widzę, że też przeanalizowałem, jak ten organizm znosi psychicznie, no bo to jednak to jest długi czas. Też jest pewien aspekt naukowy w tych wyjazdach naszych, w tych projektach, dlatego że współpracuję z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie przed wyjazdem dokładnie przebadałem składowe mojej krwi i później po powrocie powtórzyłem te badania, więc są naprawdę ciekawe wyniki, które później będą opracowywane i na pewno powstaną artykuły, nie tylko naukowe, ale też dla osób takich, którzy obcują na co dzień zimnem i chcą coś więcej się dowiedzieć, jak to zimno działa na nasz organizm. W jakiej temperaturze ten projekt był realizowany? To jest Laponia. Tam temperatury w tym okresie bardzo istotnie się wahają. Miałem różnicę temperatur nawet 40 stopni. Miałem nawet kilka dni, gdzie miałem dodatnie temperatury, aczkolwiek później się okazało, że te dodatnie temperatury były najgorsze do zniesienia, dlatego że w tych temperaturach zaczęło wszystko topnieć, a trzeba pamiętać, że nie miałem żadnego ogniska, za chwilę miałem mokre ubrania, buty. Przez kilka dni byłem uwięziony na wyspie, ponieważ na rzekach na lodzie stała woda, więc to były najgorsze temperatury. A najniższe temperatury, jakie miałam, to jest minus 37 stopni. Takie temperatury, do których jestem już przyzwyczajony i wiem, jak z tymi temperaturami możemy bezpiecznie obcować, więc te temperatury jakby mnie nie zaskoczyły. Może większym takim zaskoczeniem, albo czego się nie spodziewałem, że w grudniu i w styczniu dzień tam trwa bardzo krótko, szczególnie w grudniu. Dzień trwa tylko 3 godziny, a przez resztę czasu są ciemności. I jednak te ciemności negatywnie wpływają na psychikę ludzką, na zdrowie psychiczne, więc to zauważyłem podczas pobytu w Laponii. W grudniu mieszkałem w dużym stopniu na otwartej przestrzeni na rzece, aczkolwiek jak lód był jeszcze dosyć cienki w grudniu, bo jak przyjechałem, grubość lodu wynosiło tak do 7 cm, więc było pewne ryzyko, że lód może pęknąć, więc przez jakiś czas mieszkałem na wyspie pod pewną narzutą, bo na początku miałem założenie, żeby spać w śpiworze pod otwartym niebem, ale się okazało, że codziennie tam pada śnieg, więc śpiwór za chwilę się robił mokry i dlatego musiałem zmienić strategię, więc spałem pod narzutą. Jak spadło trochę więcej śniegu, to zbudowałem sobie iglo, budowałem przez tydzień czasu, a później przyszły temperatury dodatnie i to iglo stopniało po jednej dobie, ale później przyszły mrozy, kolejny śnieg, zbudowałem kolejne iglo, dużo szybciej, w ciągu dosłownie 2-3 dni i w tym iglo zamieszkałem. W dużym stopniu mieszkałem w iglo w styczniu, gdy były najniższe temperatury. Wahały się tak od minus 25 tak do minus 37 i w tych warunkach mieszkałem w iglo. Na początku miałem pewne obawy, czy woda w rzece jest wystarczająco czysta do picia, aczkolwiek Finlandia słynie z tego, że naprawdę Finowie dbają o środowisko, o przyrodę, więc w pierwszym dniu zrobiłem pewną próbę i test na sobie, wypijając jeden lyczek wody rzeki, w drugim dniu kolejne lyczki i później z takiego nawadniania, które pozyskiwałem ze śniegu, topiąc przy swoim ciele albo topiąc lód w ustach, z czasem przeszedłem na picie wody rzeki, lodowatej wody. Co do jedzenia, wszystkie produkty były w postaci zimnej albo zamrożone. Wiadomo, że nie wszystkie produkty zamarzają na kość, tak jak woda. Czym produkt ma mniej wody, tym w innym stopniu jakby się utwardza od mrozu. Gdy wstawałem tu z rana, były produkty oparte na tłuszczach i na białkach. Przeważnie to były różne mięsa, słoniny i masło. W czasie mego wysiłku fizycznego, bo przez cały czas musiałem się ruszać, jak byłam poza śpiworem, poza iglo, z którego wychodziłem, więc musiałem mieć intensywny ruch, żeby nie zamarznąć. Więc w takich podróżach z początku rowerowych, bo miałem ze sobą rower, jeździłem po rzekach, później maszerowałem, jak miałem już więcej śniegu, a na koniec jeździłem na nartach, to ze sobą brałem suszone owoce. Wiadomo, suszone owoce nie zamarzają. To mi wystarczało na 5, 7 albo 8 godzin. I później wracałem do tego miejsca, gdzie na co dzień przybywałem. Wtedy spożywałem takie produkty pszczele, jako pyłek, pierzgę, ser żółty. W ten sposób zapełniałem makro, mikroelementy. A przed spaniem, bo wiadomo, że przebywałem w śpiworze trochę dłużej, aniżeli człowiek śpi, przebywałem prawie połowa czasu, to jest od 10 do 12 godzin, więc przed spaniem spożywałem miody i właśnie świętokrzyskie miody, bo miałem ze sobą chyba 7
gatunków różnych i sobie co chwilę brałem inny miód i przed spaniem na noc spożywałem produkty pszczele. Byłam sam, aczkolwiek co jakiś czas ktoś mnie odwiedzał. Wiadomo, że ludzie podróżują, jeżdżą na nartach po rzekach. Może mniej odwiedzano mnie w ciągu grudnia, dlatego, że miałem Boże Narodzenie, Nowy Rok, więc każde te święta spędzał u siebie w domu. Więc w tym okresie można powiedzieć, że przez 2 tygodnie nie widziałam człowieka. Trochę się zmieniło z odwiedzinami, jak powstał reportaż w telewizji fińskiej państwowej. On powstał w styczniu, więc wtedy już było większe zaciekawienie, no bo wtedy już widzieli, że kto to jest, co to robi, że to nie jest jakiś przyblęda bezdomny, który mieszka na zamarzniętych rzekach. Więc wtedy miałem częstsze wizyty, ale nie tylko Finów. Odwiedzali mi Polacy, którzy tam mieszkają, bo trzeba pamiętać, że przyjechałam do Rovaniemi tylko z tego względu, że tam jest takie stowarzyszenie fińskie, polskie, które mi pomogło jakby tam się ulokować, bo też musiałam dostać zezwolenie z policji, żeby móc mieszkać na zamarzniętych rzekach. Odwiedzali mnie też Polacy, którzy przyjeżdżali tam turystycznie. Odwiedzali mnie Rosjanie, Lotysze. Tylko taki warunek moich odwiedzin był postawiony z mojej strony. Jak ktoś przychodzi do mnie w gościnę, to musi ze mną zamorsować, więc mam na sumieniu już kilkanaście kolejnych osób. Odwiedziny cieszyły każdorazowo, bo tak z punktu widzenia psychicznego pytam. Samotność jednak pewnie doskwiera. Znaczy samotnością trzeba sobie poradzić. Nie mogłem liczyć na to, że przyjdzie ktoś i ta samotność będzie mniejsza i mentalnie, psychicznie sobie bardziej poradzę. Bo to ktoś może przyjść albo nie przyjść. Dlatego trzeba liczyć było wyłącznie na siebie. Wiadomo, że jak ktoś przychodził, to było przyjemne. Ten czas inaczej biegł. Była pewna odskocznia. Też chciałbym podziękować takiej jednej osobie, która mieszka w Rovaniemi. Okazuje się, że ona jest z Kielc i to jest Polak, Sebastian, który w pierwszym tygodniu do mnie zawitał, bo usłyszał audycję w Radiu Kielce i się dowiedział, że jego, powiedzmy, ziomek mieszka gdzieś niedaleko, więc co jakiś czas przychodził, żeby zobaczyć, jak się czuję. Było tak, że w nocy do mnie zawitał, bo widział, że jestem od dłuższego czasu bez kontaktu, jeżeli chodzi o połączenie internetowe. Myślał, że coś ze mną się wydarzyło, więc z dziewczyną w nocy przyszedł zobaczyć, czy czasami nie zamarzam, czy lód się nie zapadł. Może taką ciekawostkę przedstawię jeszcze. Moja wyprawa się kończyła, przyszedł do mnie Sebastian i mówi, że jakie ma marzenie pod względem jedzenia. A ja mówię, że bardzo żałuję, że jak pojechałem do Laponii, miałem ze sobą wziąć majonez kielecki i sobie tutaj zjeść, żeby pamiętać tą kielęszczyznę. Na drugi dzień przyszedł Sebastian i przyniósł mi słoiczek majonezu kieleckiego. Wspomniał pan, panie Walerianie, o tym, że te długie noce na kole podbiegunowym doskwierały jednak psychicznie. Rzeczywiście dawały się we znaki tak mocno? No, tak się składa, że ciemność negatywnie wpływa na nasz umysł. My tego nieraz nie zdajemy z tego sprawy. To jest takie działanie podświadome. Wiadomo, że jestem w dużym stopniu zahartowany mentalnie, psychicznie, bo mam za sobą szereg różnych projektów, więc mam tą kontrolę nad swoją psychiką, ale gdzieś to się dzieje podświadomości, że my nie zdajemy z tego sprawy, że ciemność negatywnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne i dlatego musiałem na to uważać, no, żeby nawiązać taką poprawną relację z swoim umysłem. I dlatego zauważyłem, że takie morsowanie codzienne, bo ja codziennie morsowałem, przeważnie morsowałem jakieś ciemno, bardzo korzystnie wpłynęło na mój stan psychiczny, na zdrowie psychiczne. Mam doświadczenie w morsowaniu, wiele rzeczy już robiłam w wodzie, morsowałam w różnych warunkach, czy to Jakucja, czy Syberia. Aczkolwiek przed morsowaniem organizm jakby dążył do tego, żeby po części mnie zniechęcić do wejścia do wody, bo organizm czuł się trochę niepewnie, dlatego że ja przez cały czas przebywałam zimnie, były niskie temperatury, spałam w zimnie i organizm się trochę bał, że wejście do lodowatej wody jest dla mnie zagrożeniem. I on tam gdzieś podświadomie trochę mnie zniechęca, żebym tego nie robił. Nieraz jest tak, że trzeba zadziałać przeciwko jakby swojemu umysłu albo co nam podpowiada nasz organizm. I po takim morsowaniu czułem się dużo lepiej, jak odmieniony. Ja to tłumaczę w ten sposób, że nasz organizm i nasz umysł po takim morsowaniu i jak człowiek już się ubierze, się cieszy, że mu się udało, że nic mu się nie wydarzyło i się cieszy, że człowiek przeżył. I wiedziałem, że jednak muszę codziennie się kąpać, że to pozytywnie wpływa na mój organizm. Czy dochodziło do jakichś spotkań z dzikimi zwierzętami? Jak najbardziej. Co chwilę spotykałem dzikie zwierzęta, a to nie jest tak, że dzikie zwierzęta trzeba odstraszać. Człowiek ma taką opinię, że jednak zwierzęta unikają człowieka, bo to człowiek jest największym zagrożeniem dla zwierząt. Jest to taki twór, który jest nieobliczalny, więc zwierzęta ludzie unikają. Jakie to nie byłyby zwierzęta, czy to nawet wilki, czy niedźwiedzie, więc nie chcą mieć do czynienia z człowiekiem. I tak samo było w tej sytuacji. Aczkolwiek jak z rana wstawałem, to widziałem ślady, które były obok mojego legowiska. Widziałem ślady i reniferów, i losi. Spotykałem też zwierzęta bezpośrednio, szczególnie z
rana, jak podróżowałem po zamarzniętych rzekach. Widziałem statka reniferów, lisy, losie, zające. Widziałem też ślady wilka, jak spałem na takiej otwartej przestrzeni. Byłem skierowany w kierunku rzeki. Od rzeki wilk podszedł do mnie i stał może tak około 7-10 metrów i przez długi czas się przyglądał, bo wiedziałem, że stał w jednym miejscu i później sobie poszedł. Też na pewno była dla niego ciekawostka, co za nowy lokator tutaj mieszka na ichnych posiadłościach. Przed wyjazdem do Finlandii miał pan wykonane badania krwi. Identyczne badania zostały wykonane po powrocie w celu określenia zmian w organizmie. I co z tych badań wynika? Badanie wykonałem, jak mówiłem, na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Tymi badaniami się zajmuje pani profesor Aneta Taleglow. Jakie mamy ciekawostki z tych badań? Znaczy, wiadomo, oprócz tego, że się obniża masa tkanki tłuszczowej, to jest chyba oczywiste, bo podczas wyprawy schudłam 10 kilo i to przede wszystkim za koszt tkanki tłuszczowej. Jakie jeszcze możemy wnioski wyciągnąć? Tak się okazuje, że obcowanie zimnym, jak jesteśmy przez jakiś czas, to znaczy dłuższy czas, pozytywnie wpływa na wzrost na przykład testosteronu. Tak się okazało, że u mnie ten wzrost wyniósł nawet 60%. Kąpiele w zimnej wodzie, przebywanie zimnie wpływa, że ta sprawność seksualna wzrasta. Tak wynika z badań i to mamy wartości liczbowe. Oddychałem czystym powietrzem. Oznaką czystego powietrza w Laponii, tam gdzie mieszkałem, były pewne narosty na drzewach iglastych. To są takie porosty, które możemy jeść, bo jeden mi wytłumaczył, że jednak te porosty mają dużo składników, makro, mikro elementów, że nawet renifery to jedzą. To jest oznaka czystego powietrza. Spożywałem też czystą wodę. Praktycznie nie spożywałem produktów przetworzonych. Miałem ciągle wysiłek fizyczny i takie przebywanie na zimnie, prowadzenie takiego stylu życia spowodowało, że się obniżył ten cholesterol i to znacząco o kilkanaście procent. A jakie możemy zaobserwować wskazania negatywne? Trzeba pamiętać, że takie obcowanie zimnym, czy to poprzez morsowanie, czy poprzez na przykład podróże gdzieś w górach, w podkoszulkach, bo to tak zwane morsowane suche, powoduje to, że dla naszego organizmu to jest w pewnym sensie stres. Wiadomo, że ten stres jest zdrowy, bo on oddziałuje na nasz organizm co jakiś czas, w pewnych momentach, nie przez cały czas. U mnie było trochę inaczej, bo ja przebywałem w Laponii przez 50 dób i ja byłem ciągle podawany na stres, to znaczy mój organizm był podawany na stres i się okazuje, że jeżeli przedobrzymy z zimnem, no w tej sytuacji można uznać taką sytuację, że to nie jest standardowa sytuacja, że człowiek 50 dób mieszka w mrozie, to taki stres powoduje, że obniża się odporność ludzkiego organizmu. I dlatego na przykład jak ktoś morsuje, szczególnie kieruje to do osób zimnolubnych, żeby jednak mieć tą równowagę między tym, jak zimno na nas oddziała, w jakim stopniu, przez jakiś czas. Więc organizm musi mieć też czas, żeby się zregenerować. Nie możemy przesadzać. To nie jest tak, że będziemy ciągle obcować zimnym, to po kilku latach na naszej skórze wyrośnie sierść i będziemy odporni na wszystko. Tak to nie działa. Tak samo jak przebywamy w wodzie poprzez morsowanie, trzeba też określić te czasy. Te czasy nie mogą być zbyt długie, bo ten stres jednak może być negatywny. Jest pan niespokojnym duchem, czy w głowie już kolejny projekt, a może już nawet plany gotowe? No u mnie jest tak, że po każdym zrealizowanym projekcie ja zdobywam doświadczenie. Tym doświadczeniem się dzielę z innymi. I zdobyte doświadczenie powoduje, że się rodzą nowe projekty, trochę inne, bardziej trudniejsze, bardziej wyszukane. I chciałbym na przykład jeszcze zamieszkać na zamarzniętej przestrzeni, no na przykład na Bajkale, bo to jest niesamowite jezioro. Na pewno ta formuła będzie trochę inna, więc jest taka pokusa. Też takie mam plan, że chciałbym te projekty już udokumentować, aby powstała książka, w której przedstawię, jak w sposób bezpieczny możemy obcować zimnym, a zresztą nawiązałem współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie i powstanie zespół naukowców, który będzie pomocny w przygotowaniu takiego materiału, żeby w końcu wyszedł taki materiał na rynek, który jest wiarygodny i te pewne zagadnienia będą potwierdzone w sposób naukowy. To nie jest tak, że ja coś napiszę, że ja tak uważam. Pewne zagadnienia mogą działać tylko na mój organizm, to nie znaczy, że do szerszej populacji. No ponieważ też mam takie przemyślenie, jak byłam w Laponii i wróciłam, to widzę, że w Polsce naprawdę jest boom na obcowanie zimnym, na morsowanie, na marszy, a ta świadomość tych pewnych zagadnień uważam, że jest niewystarczająca, więc jest potrzebna pewna edukacja społeczeństwa.